spotkanie. Uważam, że fajny, zacięty mecz. Wszystko tak naprawdę rozegrało się w ostatnich wyścigach i myślę, że dla publiczności oczywiście bardzo ciekawy mecz. Przegraliśmy go wcześniej, ale jechaliśmy o bonus. Nie udało nam się tego bonusu zdobyć. Trudno, jedziemy dalej, ale myślę, że nie przynieśliśmy wstydu. Zrobiliśmy fajne widowisko, a w Rózgu przecież o to chodzi. Prosimy o zabranie głosu Macieja Janowskiego, nie ma prowadzącego, czasu pozwolę, żeby... Proszę bardzo. Dobry wieczór, no wydaje mi się, że cała drużyna pojechała naprawdę fajnie, no. Troszeczkę zepsułem na początku tymi swoimi trzema biegami, gdzie całkiem źle tam dobrałem przełożenie i jakoś tam pokierowałem się swoimi dziwnymi wnioskowaniami i wydaje mi się, że jakoś tam zepsułem troszeczkę ten mecz, ale ogólnie fajne zawody i fajne zawody walki. Nie jest tylko pogratulować gospodarzom zwycięstwa i bonusu. Trener Kejlun Stawikorzów, Czesław Czernicki. Cieszymy się bardzo z bonusu i ze zwycięstwa z tych trzech punktów. No byliśmy przyzwyczajeni do wysokich wygranych tutaj w Gorzowie. Ale to, co powiedziałem na konferencji prasowej przed meczem, nie ma łatwych przeciwników i każdy przeciwnik z Ekstralidze jest ekstra wymagającym przeciwnikiem. Prawda jest taka, że no, jechaliśmy na takim torze, jaki też odpowiada zespołowi z Wrocławia. Może inaczej wyglądało pole startowe i tu mieliśmy problemy z dopasowaniem się z wyjazdu ze startu, ale wyciągniemy z tego wnioski, no bo ten tor był w miarę taki przygotowany tak, jak jechaliśmy na torze, w Toruniu. I to również daje dużo do myślenia i mi, jak trenerowi, jak też i moim zawodnikom. I teraz Matej Zagar, Waleczne Serce. Obviously, I'm very pleased that we won at home again, and in the end we got the bonus point. But of course, we had to work really, really hard because Wrocław was riding very well today. Especially, they were making good starts and they had some good speed. So we had to really work hard to get this bonus back to Gorzów, and it's very important for us to finish top of the league before the playoffs. So. I hope everybody's pleased. Jeśli można, przetłumaczę. Oczywiście cieszymy się z wygranej. Musieliśmy na nią bardzo ciężko się napracować. Chcielibyśmy jako drużyna znaleźć się na czele rozgrywek. To jest niezwykle ważne. Przed playoffami musimy walczyć. Cieszymy się ze zwycięstwa. Ono było tutaj najważniejsze oczywiście z punktu bonusowego. Mam pytanie do trenera Borona, bo tak fantastycznie postawy doszło do jednego zgrzytu pomiędzy panami. Czy mógłby pan rozwinąć Oczywiście, że tak. Zgrzyt był. Denis nie zauważył Tomka, pojechał zbyt szeroko. Tomek zahaczył o bandę. Oczywiście zawodnicy musieli sobie porozmawiać. Mam nadzieję, że na tą chwilę jest wszystko załatwione. Przeprosili się nawzajem, także jak gdyby nie ma tematu, co prawda, ale należy nad tym popracować, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Wszystko? Dziękujemy.